zaburzenia zachowania, pamięci czy też zmienność nastroju. To tylko kilka z objawów otępienia, znanego szerzej jako demencja. Problem schorzeń związanych z procesem starzenia staje się coraz bardziej powszechny w całym kraju. Otępienie to jest cały zespół objawów, bardzo różnie się manifestujących, które się zaczynają kilkanaście lat, zanim my się zorientujemy, że coś się dzieje z naszą pamięcią, intelektem, uwagą, a także uczuciowością i funkcjonowaniem na co dzień. Otępienie może występować również u osób w okolicach 30-40 lat, musimy o tym pamiętać. Natomiast rzeczywiście najczęściej pojawia się po 60 roku życia. Pan Andrzej całe życie pracował jako prawnik. Pierwsze objawy choroby ukazały się 5 lat temu. Zaczęło się niepozornie. Najważniejsze to zapominanie, szukanie ciągle czegoś. Tak jak u starszych osób, to jest, że zapominamy, wiecznie szukamy, ale to zaczęło narastać. Później doszło zapominanie twarzy, zapominanie osób. Osobom takim jak pan Andrzej pomaga międzynarodowy projekt Meeting Them. Jego idea urodziła się w Holandii. Dzięki unijnemu dofinansowaniu lekarze z 4 krajów Europy przenieśli pomysł do swoich ośrodków. Jedna z takich placówek jako pierwsza w Polsce powstała we Wrocławiu. Celem jest przede wszystkim aktywizacja i wspieranie osób z otępieniem w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz ich opiekunów. Przede wszystkim takie osoby najczęściej są w domu. One są izolowane, same się izolują i tak samo rodziny izolują te osoby. Na spotkaniach pod okiem doświadczonych opiekunów i specjalistów osoby cierpiące na otępienie biorą udział w zajęciach, które mają zatrzymać rozwój choroby. Nagle u Andrzeja się obudziło coś takiego, że on rano wstaje. Idzie, się goli, ubiera się i idziemy do tych naszych i przychodzimy tutaj. Pani Iwona i pan Andrzej przeżyli ze sobą już ponad 60 lat. Trudne chwile po pojawieniu się choroby tylko wzmocniły ich związek. W tym życiu różnie było, wszystko było. W tej chwili jest ogromne uczucie, jest wielka takie zrozumienie. Andrzej się buntuje, ale ja jakoś mam dużo cierpliwości. Nie wiem, skąd mi się wzięła ta cierpliwość. Poza spotkaniami wrocławianie stworzyli specjalny podręcznik ułatwiający zakładanie podobnych placówek. Będą szkolić specjalistów w kraju i za granicą. Arkadiusz Skarbowski, Echo 24.